Czemu jako trans altitude undescent? Mamy ten. Nie, nie jest tutaj blisko, nie, dobra. Jeszcze kawał drogi w sumie. Dobra, zanim meteru odsłuchamy sobie. Piszemy tylko na stronie jeszcze, oczywiście, która się musiała wyładować już. Lima, India, Mike, Charlie. Ja widzę, co ty piszesz. Spokojnie, a może wszędzie. Ja nie będę się na ten temat wypowiadał. Pas numer 35 prawy. Tak. Tak, 35 prawy. Czy nie prawy? Tak, 35 prawy. A jakie my tutaj podejście mieliśmy na to wpisane? Runway. Jasne, jasne. No i od jaski runway 20-35 prawy. Instrumental approach i... no. Super, że wszystko widzę. No, teraz będzie lepiej. Zdecydowanie. I tak, minimum, minimum. Dobra. Dajmy jeszcze pasażerom napojów i wpiszemy sobie approach. Jakie ja tu ciśnienie mówię, że panuje 1032 1032, temperatura 19, kierunku wiatru nie znamy, ale chyba tak można wejść. Nie, nie można. Dobrze, więc piszemy tak jako wariant był. Trans altitude jeszcze nie sprawdziłem i Bayro też jeszcze nie sprawdziłem. Gdyby to jeszcze chciało płynnie działać, to bym był szczęśliwy. No, procesor nie wyrabia. Jest to na transition altitude, zgadza się, 6000.
Okej. I minimum z tego, co się nie mylę, mamy na 870. Dobrze, wpiszemy tutaj 870 na minimum. Okej. Przejdźmy tutaj do zakładeczki. Na czacie cisza. Dobrze. Przestawiłem moc przez przypadek. Nie chciałem. Przepraszam. Teraz też skopiujemy sobie to na secondary flight plan. I weźmiemy to sobie. Przełączymy się na widok podejścia, jakie ewentualnie skróty można tam dostać. Już widzę, że z SRN zamiast na Legion można lecieć od razu na NOW. NOW. Tak, Legion można lecieć od razu na... Nie, bez Legion. Pomijając Legion z SRN. No dobrze. Więc wprowadzimy sobie... O tak. Zgadza się. Okej. To będzie taki mały skrót i wtedy na no, nie na SRN. Mamy mieć flight level 82. I to sobie wprowadzimy... Tutaj. Na flight level 62. Dobrze. I to się będzie zgadzać. I wiatr. Na descent. A jeszcze nie mogę tym. I dobrze, dobrze. I to sobie damy na Hz. No dobrze, descent, procedurę, no to to mamy. Wszystko wpisane. Tylko czy na pewno wszystko się będzie zgadzać, to zobaczymy niżej. Może mi się klatki na sekundę nie zgadzają.
to na pewno się nie zgadza. Dobra, dajmy im jeszcze raz jedzenia i napoju, bo widzę, że nie usatysfakcjonowani są. Trochę wiatr mi wieje prosto w twarz, niestety. Znaczy my sobie w oku pasażera. Super, że nie wiem. Co to? O, to już lepiej. No, teraz działa prawidłowo, nie? No i tak, ilość lotów nie powala. Mam nadzieję, że przy lądowaniu będzie więcej. Ładnie to wygląda, tam taki zakręt, zawijazd. Ładnie, ładnie, naprawdę. Jak to ja się śmieję, otwórzmy sobie jeszcze łokienko. I się wychylmy. Zobaczyć, co tam słychać. W silniku, nie? Czy pracuje prawidłowo? I fajna. Fajny tunel aerodynamiczny się tworzy. Pięknie. Że jestem bardzo mocno nieprzyzwyczajony do streamów o tej godzinie i szczególnie mi się siedzi, tak? Wiatr wieje prosto w nas, dlatego trochę czas niestety się wydłuża. Jakby wiał, byśmy lecieli z wiatrem, no wtedy by szybko poszło. Czekajcie chwilę, bo muszę telefon odebrać. Zaraz wracam.
No dobrze, więc wracam już do was, drodzy państwo. Niestety, telefony służbowe trzeba odebrać. Każdy o tym wie. Jak ja kocham normalnie ilość tych klatek na sekundę. Jest taka super. Jakby się ktoś zastanawiał, czemu robię streama w 60 klatkach na sekundę, mają grze 20. Nie wiem. Ale robię. Dobra, pokazuje mi 15 minut lotu do lotniska docelowego. 3-20 minut przed czasem planowego przylotu. Dobrze, to Fov Descent. Informujemy. Ladies and gentlemen from the cockpit, once again you'll be delighted to know that we will shortly be starting our descent, at which point the cabin crew will start preparing for our arrival. If you can make sure all aisles are clear for the cabin crew as they start making their way around the aircraft, I klikamy klawisz na rozpoczęcie. Dobrze, i teraz tak. Tu wracamy na pozycję N. I tu coraz to bardziej będzie się zmniejszać nasza moc. Dlatego to stąd pokazuję, bo tu będzie najlepiej słychać. Tutaj gorące powietrze wylatujące z silników, jak widać, tak? No i moc się zmniejsza. Dobrze, już pokarmu i napoju więcej ludziom dawać nie będziemy. No niestety jest to jeszcze stara wersja self-loading cargo, a nie ta nowa, co ma wyjść. Ci, co są na live, to nie, jeszcze nie wyszło, a ci, co oglądają odcinek, może już teraz jest, bo to już któryś tam kwietnia będzie. Ja to nagrywam 25 lutego. No może z kwiecień, 2 miesiące tylko wyprzedzenia nieźle. Dobra, staramy się utrzymywać jak to najwyższą prędkość, póki można. 3-310 na godzinę opuszcza automat.